Uczestnicy drugiego turnusu ferii z miejsko-gminnym Domem Kultury w Końskich we wtorkowy poranek pojechali do kina w Drzewicy na film pod tytułem Kraina Lodu. Atrakcyjny jest nie tylko pobyt w kinie, ale także sama podróż zabytkowym amerykańskim szkolnym autobusem. Rankiem odbyło się spotkanie, podczas którego instruktor Maciej Lisowski przypomniał uczestnikom, jak należy się zachować podczas wycieczki zarówno w autokarze, jak i w kinie. Zwracał uwagę na to, by w kinie wyłączyć telefony, a także nie szeleścić papierkami od chipsów czy ciasteczek. Następnie, po dokładnym sprawdzeniu listy obecności, dzieci wraz z opiekunami Kamilą Dobrowolską, Romanem Cieślakiem i Maciejem Lisowskim udały się w kierunku autobusu, który pozytywnie je zaskoczył. Jest to bowiem zabytkowy szkolny autobus, który trafił do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Końskich ze Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, że w drugim turnusie ferii z MGDK Końskie bierze udział 30 dzieci w wieku powyżej 7 lat.